Bogdan Eugeniusz Arnold, urodzony 17 lutego 1933 roku w Kaliszu, a zmarły 16 grudnia 1968 roku w Katowicach, to polski seryjny morderca. W okresie od października 1966 do maja 1967 roku w pojedynczych zdarzeniach zamordował 4 kobiety w Katowicach, a ich ciała ukrywał w swoim mieszkaniu. Dodatkowo przyznał się do jednego przypadku usiłowania zabójstwa oraz torturowania swoich ofiar. Funkcjonariusze szybko zauważyli, że relacje mieszkańców nie były przesadzone ani nieprawdziwe. Już na klatce schodowej czuć było nieprzyjemny zapach rozkładającego się mięsa, który stopniowo narastał w intensywności na każdym piętrze. Mimo to, kiedy dotarli do mieszkania na poddaszu, elektryka Bogdana Arnolda już tam nie było. Na wezwanie straż pożarna przybyła na miejsce zdarzenia. Jeden ze strażaków zdecydował się zejść na linię z dachu i przy użyciu siekiery rozbił okno. Jednak odór, jaki się unosił, był tak przerażający, że strażak odmówił wejścia do środka bez odpowiedniej maski gazowej. Po dostarczeniu mu maski zdecydował się przejść przez parapet. Niestety, podczas przekraczania pomieszczenia przypadkowo nadepnął na coś miękkiego. Zauważył, że pod oknem leży rozkładające się ciało, które było już zarobaczone. Nie chcąc zbyt długo zatrzymywać się przy makabrycznym widoku, strażak przebiegł przez pokój i otworzył drzwi DLA czekających na klatce funkcjonariuszy. Ci, którzy mieli okazję zobaczyć wnętrze, nie wytrzymali tam dłużej niż kilka minut. Na podłodze lokalu pełzały masy owadów, a zwłoki pod parapetem były tylko początkiem przerażających odkryć. W łazience znajdowała się skrzynia murarska obita blachą, pełna ludzkich szczątków, pociętych kawałków ciał i wnętrzności, pomiędzy którymi poruszały się tysiące larw. Z tej prowizorycznej wanny wystawało owinięte w gazetę ludzkie podudzie. W kuchni natrafiono na kolejne zwłoki schowane w drewnianej skrzyni, a niedaleko, na piecyku, stał duży garnek z ludzką głową w środku. W bali do prania, wśród rozkładających się szczątków, leżały także 2 czaszki. Nikt nie był w stanie znieść długotrwałego pobytu w tym miejscu. Milicjanci zmieniali się, a ci, którzy wychodzili, schodzili do sąsiadów na niższe piętro, aby umyć się i pokonać uczucie mdłości. Nie mogli zrozumieć, jak wśród rozkładającego się ludzkiego mięsa na blacie kuchennym stały tak codzienne przedmioty jak tykający budzik i jeszcze mokry pędzel do golenia. Oznaczało to, że w tak makabrycznym otoczeniu nadal przebywał żywy człowiek. Sąsiedzi z kamienicy, gdzie samotnie mieszkał elektryk Bogdan Arnold, nie mieli o nim złego zdania. Był uprzejmy, nie sprawiał kłopotów, chociaż często wracał do domu w stanie nietrzeźwym. Jednak czy był jedynym takim przypadkiem? Nadużywanie alkoholu w PRL-u nie było czymś nietypowym. Arnold, regularnie witając się z sąsiadami, a w razie potrzeby jako złota rączka, naprawiał gniazdka elektryczne, montował lampy. Oferował tego rodzaju usługi, o ile był trzeźwy i przebywał w domu, w rzeczywistości na przerobionym strychu, który pełnił funkcję prowizorycznego mieszkania. Przez 1,5 roku relacje sąsiedzkie układały się bezproblemowo, jednak z biegiem czasu spokój uległ zakończeniu. Bogdan Arnold zaczął się dziwnie zachowywać. Zabezpieczył swoje drzwi blachą, jakby czegoś się obawiał. Dodatkowo na ostatnim piętrze, gdzie znajdowało się tylko jego mieszkanie, zaczęło niesamowicie śmierdzieć, a w kamienicy pojawiły się roje robaków. Owady wypełniały dziury i kanalizacyjne połączenia, a nawet zdarzało się, że w kuchni sąsiadów z piętra niżej robactwo spadało prosto ze ścian na blaty, stół i talerze. Życie pod mieszkaniem Arnolda zamieniło się w koszmar. Sąsiedzi próbowali z nim rozmawiać, ale od pewnego czasu nie było go zastać. Pojawiał się tylko sporadycznie, a gdy już, to był kompletnie pijany. Bogdan Arnold
Mimo swojego niewysokiego i krępego wzrostu przyciągał uwagę kobiet. Miał przyjemną, budzącą zaufanie, nieco dziecięcą twarz. Nigdy nie narzekał na brak powodzenia u płci przeciwnej. Ponieważ był pewny siebie i zdecydowany, nie miał trudności z zapraszaniem partnerki do łóżka. Gdy ujawniono jego mroczną tajemnicę, okazało się, że już przed rozpoczęciem serii morderstw Bogdan Arnold posiadał patologiczną, psychopatyczną osobowość z nieokiełznaną żądzą seksualną. Wszystkie partnerki Arnolda, które próbowały ułożyć sobie z nim życie, przed sądem potwierdziły tę cechę. Pod maską uprzejmego, grzecznego człowieka skrywał się demon agresywnego seksu i przemocy. Był to człowiek o niepohamowanym temperamencie seksualnym, jednocześnie wyjątkowo brutalny i agresywny. Doświadczał radości z traktowania kobiet jak przedmiotów, uznając się za ich absolutnego pana i władcę. Pochodził z Kalisza, z szanowanej rodziny producentów fortepianów. Mimo że jego rodzice należeli do klasy wyższej, Arnold, być może z przekory, nie podążył ich śladami. W wieku 17 lat opuścił dom rodzinny. Pomimo szybkiego małżeństwa nie utrzymał się długo w roli męża. 12 października 1966 roku popełnił swoje pierwsze morderstwo. Był to ciemny, deszczowy wieczór, kiedy upijał się w miejscowym barze Kujawiak. Po przekroczeniu pierwszej pięćdziesiątki wódki nie mógł zatrzymać się. Musiały być kolejne. Twierdził, że kobieta, którą później zamordował młotkiem, sama podeszła do jego stolika. Maria B., jak się później okazało, miała około 30 lat, choć nie przedstawiła się. Rozpoczęli rozmowę, a Arnold zwrócił uwagę na miękką wymowę nieznajomej. Okazało się, że pochodziła z Wołynia na Ukrainie. Rozmowa układała się dobrze, a kobieta wydawała się zainteresowana przystojnym nieznajomym. Arnold zamówił DLA niej piwo, kilkasetek wódki i przekąski. Później zeznawał, że to ona zaproponowała mu, aby poszli do jego mieszkania. Tak też zrobili, po drodze zatrzymując się w sklepie monopolowym. Atmosfera w mieszkaniu nadal była przyjemna. Arnold przygotował kanapki. Kobieta wydawała się gotowa na zbliżenie seksualne, jednak gdy zbliżył się do niej, zażądała pieniędzy, 500 zł za noc. Arnold był już silnie pijany, gdy kobieta zażądała pieniędzy. Wpadł w szał, przekonany, że zostanie oskarżony o gwałt. Chwycił ją za szyję i zaczął dusić, a następnie uderzył ją młotkiem kilka razy w głowę. Bezwładne ciało położył na podłodze, a w obliczu lęku i niepewności co do dalszych działań schował je do tapczanu. Kiedy w końcu wytrzeźwiał, poczuł smród rozkładającego się mięsa, przypominając sobie całą sytuację. Wystraszony postanowił pozbyć się zwłok. Po kilku dniach, gdy Arnold wrócił na poddasze, poczuł zapach gnijącego ciała. Przypomniał sobie o tragicznym wydarzeniu i zrozumiał, że musi pozbyć się zwłok. Następnego dnia przyniósł z pracy gumowe rękawice i maskę ochronną. Wyjął ciało z tapczanu, ale było już sztywne. W celu ułatwienia operacji próbował zmiękczyć je, przykładając do skóry kabel wysokiego napięcia, jednak nie odniósł sukcesu. W związku z brakiem węgla do spalenia części zwłok, Arnold postanowił otworzyć jamę brzuszną i wyciągnąć wnętrzności, które potem kroił na kawałki i spuszczał przez otwór kanalizacyjny w swoim mieszkaniu. Same zwłoki umieścił w drewnianej skrzyni obitej od wewnątrz blachą. Później, gdy muchy i larwy zadomowiły się w skrzyni z ludzkim mięsem, Arnold próbował kolejny raz pozbyć się ciała. Dla przyspieszenia rozkładu zwłok chciałem kupić sodę kaustyczną, ale nie mogłem jej nigdzie dostać, wobec czego kupiłem około 10 paczek chloru. Rozpuściłem go i zalałem gorącą wodą. Obciętą głowę włożyłem do garnka z ciepłą wodą. Nie mogłem znieść tego widoku, dlatego poszedłem się napić do baru. Kiedy wróciłem, postawiłem kociołek na elektryczny grzejnik. Zasnąłem. Po obudzeniu stwierdziłem, że zawartość kociołka zagotowała się, mówił Arnold.
12 marca 1967 roku Bogdan Arnold poznał niezidentyfikowaną kobietę w barze Mazur. Po podpiłowaniu się poszli do jego mieszkania, gdzie Arnold stał się agresywny i obcesowy. Przymusił ją do stosunku, stosując brutalne formy przemocy, a następnie zabił, gdy przypadkowo odkryła zwłoki poprzedniej ofiary. Kiedy kobieta próbowała wzywać pomoc, dusił ją, zwalniając dopiero, gdy ciało przeszło skurcze. Arnold przystąpił do okaleczania ciała, odcinając kończyny, korpus i głowę. Rozpruł brzuch, a wnętrzności, piersi i pośladki spuścił do kanalizacji. Tkanki miękkie zmielił w maszynce do mięsa. Przygotowany w ten sposób tułów umieścił w skrzyni w łazience, a głowę zagotował. Po tej makabrycznej zbrodni coraz rzadziej pojawiał się w pracy. Coraz więcej pił, a myśl o powtórzeniu tych czynów sprawiała mu przyjemność. Miesiąc później Arnold zabił po raz trzeci. Jego ofiarą była upośledzona umysłowo Stefania M., 35-letnia kobieta, którą spotkał w restauracji Hungaria. Wykorzystał jej nietrzeźwość, zapraszając ją do swojego mieszkania. Po spędzeniu nocy razem Arnold postanowił ją związać, obawiając się, że go okradnie. Gdy Bogdan Arnold zgodził się związać kobietę, poczuł silne podniecenie. Zamiast iść do pracy, torturował ją przez kilkanaście godzin, zadając cierpienie w różny sposób. Uderzał ją metalowym prętem, kopał po ciele, stosował prąd elektryczny, podając go za pomocą kabli na nogach. Po wielu godzinach znęcania się nad ofiarą postanowił zakończyć jej życie, widząc to jako rozwiązanie problemu. Mimo błagań kobiety zarzucił jej pętlę z kabla na szyję i ją udusił. Następnie rozczłonkował jej ciało, ukrywając różne części w różnych miejscach w mieszkaniu. Arnold zdawał sobie sprawę, że nie będzie w stanie dłużej ukrywać swoich zbrodni z powodu intensywnego fetoru i obecności robactwa w mieszkaniu. Zamiast próbować pozbyć się zwłok, coraz rzadziej pojawiał się w mieszkaniu, spędzając czas w melinach i pijąc. Żądza kontroli i panowania nad ofiarami jednak nie opuszczała go. 21 maja 1967 roku w rejonie dworca PKP w Katowicach napotkał kolejną samotną kobietę, którą zgwałcił, torturował, a następnie zadusił. Nie mając już gdzie ukryć ciała, porzucił je pod oknem, przykrywając jedynie płaszczem. Arnold niemal całkowicie unikał kamienicy po ostatnim morderstwie, śpiąc na dworcach. Gdy 8 czerwca 1967 roku jego makabryczna tajemnica wyszła na jaw, próbował wrócić do mieszkania, ale zrezygnował, widząc tłum gapiów obserwujących strażaków wchodzących przez okno. Historia Bogdana Arnolda to przerażająca opowieść o seryjnym mordercy, który dokonywał makabrycznych zbrodni na kobietach. Jego motywacją wydawała się być niepohamowana żądza seksualna, połączona z agresją i okrucieństwem. Pomimo prób uniknięcia odpowiedzialności, w końcu sam zgłosił się na milicję, gdzie szczegółowo opowiedział o swoich makabrycznych czynach. Psychiatryczna ocena Arnolda wykazała, że nie był ani upośledzony, ani chory psychicznie, co sugeruje, że działał świadomie i z pełną kontrolą nad sobą. Jego psychopatyczna osobowość była wzmacniana przez alkoholizm. Arnold nie wykazywał żalu ani wyrzutów sumienia, co wskazuje na brak empatii i zrozumienia moralności. Sąd skazał go na karę śmierci, a egzekucja przez powieszenie miała miejsce 16 grudnia 1968 roku w Katowicach. Jego obojętność na liczbę swoich ofiar podkreślała jego bezduszność i brak skruchy. Bogdan Arnold stał się jednym z mrocznych symboli przestępczości seryjnej w Polsce. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z historiami służb mundurowych. Do usłyszenia w następnych odcinkach.